na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, więc będzie Pani musiała lokalizować, gdzie to skrzyżowanie jest. Widzimy znak drogowy i przerwę w krawężnikach, więc o, tam skręca samochód, to znaczy, że tu jest w okolicy skrzyżowanie. Musimy zwolnić, widzimy pieszą jedną przy przejściu, ale nie wchodzi, więc możemy jechać. Mocno kierownicę w prawo przy krawężniku i jedziemy sobie. Jedziemy prosto, nie było żadnego polecenia. Po prawej stronie może być zawracanie tyłem lub po lewej przodem, ale my jedziemy tak, jak prowadzi droga. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo i zaparkujemy na parkingu za czerwonym, za białym samochodem. Czyli skręcamy sobie, lusterka na środku, skręcamy swoim pasem, prostujemy kierownicę, włączymy prawy kierunkowskaz, sprzęgło, przyhamujemy i parkujemy. Na następnym. Na tamtym. Lusterka na wysokości. I już skręcamy kierownicę, mocno, mocno. Teraz już patrzymy tylko przednią szybę. Jak będziemy pod kątem 45, prostujemy szybciej kierownicę. Musi Pani, widziała Pani tę linię wjeżdżając tutaj? Mhm. No to wzdłuż tych linii, żebyśmy byli równolegle do tych linii. A dobrze tak? Tak. Kontynuujemy jazdę. Będziemy musieli upewnić się, czy nic nie jedzie z tyłu. Cofnąć, delikatnie cofnąć na prostej kierownicy. Jak tył ominie przeszkodę, to skręcamy mocno. Jak nasz samochód znajdzie się równolegle do osi jezdni, zatrzymujemy się, prostujemy kierownicę, pierwszy bieg i jedziemy do przodu. Tak jak prowadzi droga, tutaj kierunkowskaz nie jest potrzebny, bo to jest zakręt. No śmiało. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Tu już jest skrzyżowanie, więc wymagany jest kierunkowskaz. Znowu jesteśmy na zakręcie, więc kierunkowskaz jest niewymagany. To skrzyżowanie jest równorzędne, więc musimy uważać na prawą stronę, bo ktokolwiek by wyjeżdżał, to ma pierwszeństwo. Aha. A my rozwijamy prędkość, włączamy drugi bieg, będzie nam płynnie jechał samochód i jedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Sygnalizujemy, zbliżamy się do skrzyżowania. Mamy ustąpić pierwszeństwo, czyli będzie nas interesowała lewa strona oraz piesi. Piesi mogą poruszać się w obrębie skrzyżowania, nawet jeżeli nie ma wyznaczonych pasów przejścia dla pieszych. Obserwujemy lewą, widzimy, że mają czerwone, więc swobodnie możemy jechać w prawo. O ruchu kierowanym pojedziemy w prawo. Więc trzymamy się prawej krawędzi jezdni. Kierunkowskaz będziemy mogli włączyć na wysokości znaku F10 tutaj wyznaczające lub jak zobaczymy strzałki, znaki poziome. Jeśli wystąpi sygnalizator ze strzałką warunkową, zieloną w prawo, to musimy pamiętać, żeby się zatrzymać, nawet jak jesteśmy już w tej chwili zatrzymani. Musimy zatrzymać się przed strzałką, przed sygnalizatorem jako pierwsi. I później spełniając warunki będziemy mogli jechać przez skrzyżowanie.
mamy zielone, więc bez żadnych tupułów jedziemy, zerkamy w lewo, czy nie jedzie jakaś osoba mało odpowiedzialna. Zajmujemy prawy pas, pilnujemy prędkości, co by jej nie przekroczyć, dopuszczalna jest do 50 km. Możemy wykorzystywać, jeżeli będzie Pani jechała powyżej 45 km, możemy wykorzystać bieg unijny tak zwany, czyli to, co wymaga Unia Europejska, do 50 km wykorzystać czwarty bieg. Jest to tak zwana ekonomiczna jazda. Jeśli samochód będzie jechał, tak jak słyszy Pani po silniku, że nie za bardzo mu to pasuje, wracamy do poprzedniego biegu. Nie, na razie już się dostosował. My zawracamy w najbliższym miejscu, zawrócimy sobie na skrzyżowaniu, gdzie to możliwe. Patrząc w lusterko, zmieniamy pas na lewy, bo z tego pasa będziemy mogli zawrócić. Nie ma żadnego znaku zakazu zawracania. Na skrzyżowaniu, jak widzimy, ze światłami nie można, bo to jest bezkolizyjna tylko w lewo, ale tutaj mamy jakiś przejazd. Pomimo tego, że jest zakaz wjazdu, ale pod spodem nie dotyczy pojazdów zawracających. My ustawimy się możliwie blisko prawego krawężnika. Mamy znak stop, więc musimy się zatrzymać bezwzględnie. Zatrzymujemy się w miejscu, z którego będziemy dobrze widzieli. Stoją, więc my możemy jechać. Patrzymy. W tym naszym przypadku na środkowy pas możemy wjechać łagodnym łukiem. Bo stał autobus. I jedziemy. Więcej gazu. Pamiętajmy o tym, że jak nadarzy się tylko okazja, żeby zająć prawy pas ruchu, w związku z tym, że w Polsce obowiązują przepisy ruchu prawostronnego. Wyłączamy kierunkowskaz. No, w tym przypadku trochę za wcześnie nam się to jedynka. Patrzymy w lusterko, podjeżdżamy troszeczkę do przodu, bo mamy miejsce. Włączymy lewy kierunkowskaz, popatrzymy, przepuścimy samochód i zmieniamy pas ruchu. Śmiało. O tak. Tak? O, bardzo dobrze. Zatrzymania, czyli hamowanie najpierw silnikiem. Możemy wspomagać się hamulcem. Przy 20 km na godzinę wciskamy sprzęgło, dojeżdżamy do linii warunkowego zatrzymania, zatrzymujemy łagodnie pojazd, włączamy pierwszy bieg, oczekujemy na światło zielone. Przejść dla pieszych, musimy zwracać szczególną ostrożność. Jak są piesi w okolicy, patrzymy na ich nogi, stosując zasadę ograniczonego zaufania. Pieszy ma pierwszeństwo, jak jest na przejściu dla pieszych. A ja zmieniam, a nie. Pamiętamy o tym, że ruch prawostronny zobowiązuje nas do prawego pasa ruchu, czyli kierunkowskaz, lusterko. Zmieniamy pas ruchu, wyłączamy kierunkowskaz. I znowu proces zatrzymania.
Przypominam, że jedziemy domniemaną trasą egzaminu Word Lublin. Może być taka, ale nie musi. Można oddychać. Oddycham. Nieźle. Stojąc już obserwujemy, co się dzieje w najbliższym naszym otoczeniu. To nie jest błąd. Jeżeli bieg nie wszedł, to nie jest błąd. No ale właśnie tak uczę chyba mnie. No to poprawiamy i jedziemy. Uważamy na ograniczoną prędkość do 30 km na godzinę. No tak właśnie, rzeczywiście. Ta prędkość obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub znaku odwołującego. Najbliższe skrzyżowanie mamy w tej chwili w kształcie litery V i już możemy jechać do 50 km na godzinę. Obserwując, czy nie dojeżdżają rowerzyści, którzy będą mieli pierwszeństwo i czy nie ma w okolicy pieszych. Następny dla nas Następna niespodzianka dla nas to światła. Zielone mamy, ale zbliża się piesza. Domniemamy, że może się światło zmienić. Więc dostosujemy sobie prędkość, żeby łagodnie się ewentualnie zatrzymać. Ale nas to nie dotyczy. Załapaliśmy się jeszcze na system zielonego światła. Ja się chyba tutaj nie załapałam jeszcze na czerwone. Aby to nie było jutro. Nawet jeśli no to... Dobrze, proszę Panią. Rozpędzimy pojazd do 50 km na godzinę i zatrzymamy się na najbliższym parkingu. Naszym zadaniem jest uzyskać... Tu jest najbliższy parking. Nie, to jest postój taksi. Parking jest tam dalej. Jest uzyskać 50 km na godzinę i zatrzymamy się przed zielonym samochodem. Zaczynamy proces zatrzymania. Kierunkowskaz, hamowanie. Dobrze. Hamowanie cały czas. Jeszcze hamowanie. Możliwie blisko samochodu. Już tutaj przed niego wjeżdżamy. Mamy być możliwie blisko krawężnika, równolegle do niego. O. Proszę pamiętać, najważniejsza rzecz to jest uzyskanie 50 km na godzinę, czyli przy 45 już włączamy czwarty bieg, uzyskujemy 50 i już jak tylko uzyskamy 50, zdejmujemy nogę z gazu, bo hamowanie, proces zatrzymania zaczyna się od momentu hamowania, czyli zmniejszania prędkości. Nie musi Pani już hamować gwałtownie, tylko hamujemy silnikiem, później hamulcem, przy 20 sprzęgło i zatrzymanie łagodne w miejscu. Na skrzyżowaniu, gdzie będzie to możliwe, pojedziemy w prawo. Obserwujemy lusterko, jak nie ma nikogo w okolicy, jest gdzieś tam daleko na górce, to włączamy się do ruchu, żeby nie wymusić pierwszeństwa. Sygnalizujemy zmianę pasa ruchu i jednocześnie zmianę kierunku jazdy. Obserwujemy skrzyżowanie, czy nie jedzie w naszym kierunku żaden pojazd. W tym przypadku obserwujemy lewo-prawo rowerzystów. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, najbliższym. Na tym skrzyżowaniu pilnujemy się białej, grubej linii, która wyznacza nam tor jazdy. Nie możemy jechać po obszarze wyłączonym z ruchu i samochód jest daleko. Możemy, teraz już musimy się zatrzymać. Ustalamy sobie, za kim jedziemy. No to jedźmy. Mocno kierownicę. Widzimy po znakach, że jesteśmy na drodze jednokierunkowej.
w strefie ograniczonej prędkości. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Tutaj mogą nastąpić jeszcze parkowania. Pod warunkiem, że pani nie parkowała wcześniej. Na skrzyżowaniu w prawo. Tutaj mamy informację, że są to skrzyżowania równorzędne, więc pamiętamy o tym, że jadąc w prawo jedziemy jako pierwsi, prosto jako drudzy, a w lewo jako ostatni. Zerkamy, czy mamy miejsce, czy nikt nie zastawił nam drogi i sobie swobodnie wjeżdżamy. Na skrzyżowaniu pojedziemy prosto. Im szybciej będziemy patrzyli w prawo, tym lepiej się dostosujemy. Patrzymy z prawej strony, czy nic nie nadjeżdża. Jedzie, stoimy, zatrzymujemy się i patrzymy dopiero w lewo. To było wymuszenie. To bym nie dał. Dlatego mówiłem, patrzymy w prawo, żeby ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Przy zmianie pasa ruchu kierunkowskaz wykonujemy manewr obijania, wyłączamy kierunkowskaz. Możemy jechać lewym pasem ruchu do momentu, gdzie będziemy mogli zmienić na prawy i przez czas, kiedy nie jedzie nic przeciwko. Włączamy prawy kierunkowskaz, patrzymy w lusterko. W prawo na skrzyżowaniu pojedziemy. Mamy znak stop. Zatrzymujemy się w miejscu, bezwzględnie się zatrzymujemy, z którego będziemy dobrze widzieli, co się dzieje na skrzyżowaniu. Ustępujemy pierwszeństwa tym z lewej strony i jedziemy tak, żeby zająć tylko i wyłącznie swój pas ruchu, nie wyjeżdżając poza oś, a dokonamy tego ustawiając odpowiednio samochód, czyli lusterka na wysokości krawężnika i skręcamy w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Obserwujemy. No jak możemy? Jedziemy tylko tym, co są na naszym. Oni tam nie powoduje żadnej kolizji. Tylko w tym przypadku uważamy na tych, co jadą z przeciwległego kierunku. I jedziemy sobie prosto. Zajmiemy pas, z którego będziemy opuszczali, włączamy kierunkowskaz z prawy zjazdowy, mamy pierwszeństwo, więc zjeżdżamy. Nie ma w okolicy żadnych pieszych, rowerzystów. Pilnujemy tylko prędkości, płynnego toru jazdy.
zawracamy na skrzyżowaniu, zmieniamy łagodnie pas ruchu na lewy, przy lewej krawędzi. Korzystamy z możliwości, że tamten przecina im ruch, więc mamy otwarty, możemy sobie jechać. Zajmujemy pas przy lewym krawężniku. Pamiętamy, że z ronda zjeżdżamy możliwie blisko prawej krawędzi. Zajmujemy prawy pas, włączamy prawy kierunkowskaz, patrzymy w prawo, czy nie jedzie żaden nadgorliwy, który nie zna przepisów. Po opuszczeniu skrzyżowania wyłączamy kierunkowskaz. Pojedziemy w prawo na skrzyżowanie, albo nie, prosto jedziemy. Prosto. Ograniczona widoczność przy przejściu, więc wychylamy główkę tak, czy nie ma gdzieś tutaj kogoś z prawej strony. Ograniczone zaufanie i szczególna ostrożność przy przejściach dla pieszych. Na skrzyżowaniu, gdzie będzie to możliwe, pojedziemy w prawo. Wyznaczony pas do skrętu w prawo, zajmujemy możliwie blisko przy krawężniku. Dojeżdżamy, obserwując skrzyżowanie już wcześniej, bo wygodniej nam jest patrzeć z tej pozycji. Ustalamy sobie, za kim pojedziemy, za tym możemy jechać, tak? Czyli jedziemy, zatrzymywać się nie musimy. Wyłączamy kierunkowskaz, jak zajmiemy pas ruchu. I śmiało przed. Żeby piesza zeszła. No. Pojedziemy w prawo, włączymy prawy kierunkowskaz pod kątem 45 stopni, żeby nie najeżdżać na linię. Przejeżdżamy na prawy pas, obserwujemy sygnalizację i będziemy mogli wjechać na zielonym świetle na środkowy pas ruchu. Potem prowadzi nas do jazdy na wprost, na chwilę obecną i znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. My na skrzyżowaniu będziemy jechali prosto. Znaczy, że mogę
ograniczenie do 70, więc mamy pas rozruchowy, możemy się rozpędzić. Sygnalizujemy kierunkowskazem i zmieniamy pas na lewy, spokojnie, nie szarpiąc kierownicy. Wyłączamy kierunkowskaz, włączamy czwarty bieg, rozpędzamy się do 60 nawet km na godzinę. No tu sprawdzone jest, czy patrzymy na znaki i czy potrafimy jechać szybciej niż 50 km na godzinę. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Prawo, tutaj w prawo. Tak. Obserwujemy lusterko, zmieniamy łagodnie pas ruchu. Kierunkowskaz pracuje aż do momentu, kiedy przestaniemy widzieć strzałki. Wyłączamy kierunkowskaz. Na skrzyżowaniu zawrócimy. Jest ograniczenie do 50. Samochód nam włączy, więc włączymy trzeci bieg. Zredukujemy, bo mieliśmy wcześniej czwarty. Dobrze. Włączamy kierunkowskaz, bo są strzałeczki. Mamy znak stop, ale zanim przejedziemy przejście, patrzymy, czy nie ma nikogo z prawej strony pieszego. Dojeżdżamy do linii bezwzględnego zatrzymania, patrząc na nią, nie rozglądamy się. Jedynka i dopiero teraz patrzymy na skrzyżowanie. Ustalamy. Zatem. I za tym jedziemy. Dynamicznie. Przy lewym krawężniku. Najbliższą drogą. Pamiętajmy o tym, że ze środkowego pasa również mogą jechać w lewo, więc nie możemy wjeżdżać na prawy pas, tylko na środkowy. Na środkowy pas. Prawy kierunkowskaz jazdowy. Patrzymy na przejście w prawo, czy nie ma nikogo. Teraz lusterko i zmienimy pas na prawy. Wyłączamy kierunkowskaz. Wykonaliśmy prawidłowo manewr możliwie najkrótszą drogą. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Pierwszeństwo ma pieszy dopiero jak jest na przejściu i tu zjeżdżamy do bordu w prawo. Uważamy, żeby nie najechać na grubą linię. Koniec.